Dlaczego satelity Starlink spadają z nieba? Oto jest dobre pytanie, powiem wam szczerze. Dzieje się tak, ponieważ satelita lecący po orbicie wchodzi w górne warstwy atmosfery, czym zwiększa swoje tarcie i zaczyna się palić w jej głębszych warstwach. A dlaczego tak się dzieje, to już tłumaczę. A dlatego, że wszelkiego rodzaju wyrzuty słoneczne zbóż, wyrzutów masy, promieniowania słonecznego wszelkiego rodzaju zakresach powodują czasem, że atmosfera ziemska rozszerza się na wyższe orbity satelitów, które są na niskiej bardzo orbicie, i to powoduje, że jak tu na moim przykładzie, gdzie tu w centrum jest Ziemia, to tam wyżej to jest atmosfera i ta model to jest rysunek satelity i ten satelita po prostu zaczyna ocierać się o te górne warstwy atmosfery, co powoduje wytracanie energii pierwszej kosmicznej, czyli 26 tysięcy km na godzinę, i ten satelita, opadając delikatnie, wchodzi w coraz głębsze warstwy atmosfery i po prostu się spala. Niestety tak to jest. No. Tak to właśnie bywa. A zaraz zobaczymy, co wuje Google powie na ten temat. Ale zobaczymy. No tak jak mówiłem, proste i na temat. I dlatego właśnie chodzi o to, że promieniowanie słoneczne zbóż magnetycznych, wyrzutów koronalnych powoduje czasem to, że atmosfera rozszerza się swoją, zwiększa swoją po prostu powierzchnię na pobliskie orbity niskie satelitów, i to powoduje to, że te satelity zaczynają ocierać o jej górne warstwy. I te tarcie powoduje wytracanie tej prędkości kosmicznej, co powoduje to, że satelita schodzi w coraz głębsze warstwy atmosfery i po prostu spala się w niej. No bo nie jest w stanie po prostu przezwyciężyć tego oporu i wznieść się wyżej. Niektóre satelity mają tyle paliwa, że wystarczy im do silników korekcyjnych, żeby skorygować tą orbitę na wyższą, ale niektóre, nie wszystkie takie mają po prostu. Niestety. No i to jest ogólnie całe wyjaśnienie. Dlatego satelity Starlink spadają z nieba czasem, no bo po prostu ich orbity są bardzo niskie i one bardzo szybko lecą na niskich orbitach, i właśnie czasem właśnie zdarza się tak, że podczas dużych aktywności Słońca ta atmosfera się rozszerza, ten satelita wchodzi w te górne warstwy i ociera się i wytraca tą prędkość i po prostu opada na ziemię. To jest proste i logiczne. No, dziękuję i pozdrawiam. Piorun Burza Elektryczna.